Dzień dobry Państwu, jest dziś 9 listopada, jesteśmy pod pomnikiem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Tutaj właśnie w niedzielę odbędą się główne uroczystości miejskie z okazji stulecia niepodległości naszego kraju. A przy okazji chciałbym Państwu pokazać ten plac, na którym został zbudowany ten pomnik, jak on wyglądał przed 50 laty i co się zmieniło. W tej chwili za pomnikiem wkopuje się drzewo, dąb przypułkowy. Jest to pomysł szkoły Zespołu Szkół nr 2 imienia Bolesława Krzywoustego. I właśnie w tej chwili wkopują pracownicy Zieleni Miejskiej, wkopują, a przysypany będzie przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Kołobrzegu. Widzimy pana Arkadiusza Olszewskiego, wicedyrektora, pomysłodawcę tego wydarzenia, a wsadzony zostanie dąb szypułkowy, a więc nasz oryginalny dąb polski. Za chwilę pokażę dąb amerykański, czerwony i też kilka słów na ten temat powiem. A teraz zapraszam do ogólnego obejrzenia placu. Kiedy przyjechałem w 1966 roku do Kołobrzegu, zauroczył mnie ten plac właśnie. Co prawda nie był jeszcze cały zagospodarowany, były alejki, ale takich ławek jak tutaj to nie widziałem nigdzie. One były kiedyś pięknie wyprofilowane. Szczebelki były od dołu, półokrągłe i kuracjusze, którzy przebywali, mogli sobie tutaj prawie w pozycji półleżącej wypoczywać. Było to naprawdę piękne i myślę, że warto było takie ławeczki też odtworzyć. Wówczas również posadzono te głogi kuliste, które zaczęły już wtedy pięknie kwitnąć. A dzisiaj teraz poprowadzę Państwa po tym placu, co się zmieniło. Jakie polscy ogrodnicy tutaj posadzili drzewa. O niektórych wspominałem. Między innymi podejdziemy do grujecznika japońskiego, gdzie pokażę, co można podczas uroczystości w niedzielę jeszcze sprawdzić. Zapraszam. I przed nami grujecznik japoński. Drugi jest przy Grodgera, przy Zespole Szkół Medycznych. Przypominam Państwu, że kiedy przebarwiają się liście, pachnie karmelem. I rzeczywiście już teraz opadły liście, ale kiedy tutaj potrząśniemy tymi listkami albo weźmiemy sobie do ręki, możemy poczuć również zapach karmelu. A więc poproszę, żeby spróbować to. A za nami tuja zebryna, która teraz pięknie wygląda, kiedy nie jest zasłonięta grujecznikiem. Charakterystyczna i jest tutaj ozdobą przez całą zimę. I zapraszam do dalszych części. Dalsze drzewa pokażę. I tutaj następne skupisko drzew. Mamy jabłonie rajskie, mają tutaj niewielkie jabłuszka, które mają pół centymetra średnicy, a za nami śliwowiśnie. No i tutaj wyrósł nam też piękny świerk. I zapraszam do dalszych. I jesteśmy na ogólnym placu, na skwerze pionierów Kołobrzegu, nazwanym dla uczczenia tych pierwszych mieszkańców, którzy odbudowali Kołobrzeg i tworzyli również ten park. A za nami szkoła nr 3, której miałem przyjemność być dyrektorem w latach 70. I wtedy tam w tej szkole uczyło się 1200 uczniów. Uczyliśmy od 7 do 19, od poniedziałku do soboty. Tutaj na tym placu odbywały się m.in. zajęcia z WF-u,
i inne. Tutaj również pomagaliśmy urządzać ten plac. Malownicza jak zawsze jest ta biała wierzba płacząca, która przy zbudowanej fontannie naprawdę pięknie się komponuje. Chciałbym jeszcze pokazać następne drzewa i pokazać, że jest to dzieło naszych polskich ogrodników. I za mną, proszę zobaczyć, dwa dęby czerwone pochodzenia amerykańskiego. I kiedy Państwo weźmiecie do ręki pięciogroszówkę, to mamy pięć takich liści. Na dwugroszówce są dwa, a na jednogroszówce jeden liść dębu. Nie wiem dlaczego akurat amerykańskiego, a nie polskiego, ale w każdym razie jako ciekawostkę podaję. A za mną drzewo jabłonka, dar Niemców z Bad Oldesloe. Jest to jabłoń koksa helszyńska, która ma bardzo smaczne owoce i pięknie tutaj rośnie. I zapraszam do dalszych. Chociaż patrząc z kolei w moją prawą stronę, z dala widać wiśnie chińskie, które pokazywałem kiedyś na wiosnę, jak pięknie kwitną i są ozdobą tego całego placu. Tutaj również jest alejka artystyczna, gdzie przez miesiąc maj odbywają się pokazy artystyczne. I zapraszam do dalszej części. A za mną perukowiec podolski, który szczególnie latem pięknie wygląda. Obok niego dereń jadalny, który też ładnie kwitnie i ma bardzo smaczne owoce, z których robi się wyśmienite nalewki. A dalej mamy cały rząd dębów kolumnowych, dębów katyńskich, poświęconym osobom, które zginęły w Katyniu. I zakończymy na ostatnich drzewach, do których za chwilę podejdziemy. I tutaj za mną metasekwoja chińska. Są tutaj cztery egzemplarze. W tej chwili przebarwiają się i po kolei będą odpadać te jednoroczne przyrosty. Kiedy usychają, opadają na ziemię i jest to jedno z trzech drzew, które rosną w Polsce, które tracą szpilki na zimę. Metasekwoja, jak Państwu już kiedyś mówiłem, do 1943 roku była znana tylko z wykopalisk, natomiast wynaleziona została przez chińskiego, odnaleziona w górach chińskich i rozpowszechniona do Kołobrzegu przybyła za pośrednictwem kurnika. Także pokazałem dzisiaj Państwu taką sentymentalną, przeprowadziliśmy taką sentymentalną tutaj podróż, spacer po placu, który znam od 1936 roku, który zaczął być wtedy urządzany przez panią Mioduszewską, przez pana Piesika, którym się kłaniam, bo dzięki ich pomysłowości powstał ten piękny skwer. Zapraszam Państwa do odwiedzenia podczas 11 listopada, popatrzenia na naszą tą piękną przyrodę i zapraszam za tydzień.